Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Kasiora, to jest gra Winter Survival. Zapraszam was serdecznie do oglądania tej wspaniałej przygody. Rozpoczynamy naszą rozgrzewkę i będziemy grali w tryb historia. Potem zostanie nam jeszcze survival, ale zaczniemy od historii. Na trybie survivalowiec, czyli ten tryb trudniejszy. Introduction, akt pierwszy, akt drugi już wkrótce, trzeci, czwarty, piąty. Dobra, introduction. Niech nas wprowadzą tutaj. O! Dzwoni telefon. Trzymaj te, aby się skoncentrować. Okej. Użyj telefonu. Joel. Yo, it's me, Joel. I'm going on a trip with Mike. Care to join us? Cześć, to ja, Joel. Idę na wycieczkę z Mike'iem. Dołączysz do nas? No dobra, dołączę. Odbiorę cię jutro. Danny, przyjdź i zobacz. Honey, kochanie, czekam. Jest w ciąży. Did you feel it? Czujesz? Nie. Wonderful, isn't it? Cudownie, prawda? Danny. Do you have to go? Czy musisz iść? Danny, co tu się dzieje? O, tu coś, jakieś schizy są. Niezłe, dobra. Złap ten kij, pospiesz się. Weź kij. Oho. Za tobą. O cholera. Będzie okej. Oddychaj. Jesteśmy? No. Good. Remember the cave? Go there and hide. I'm gonna look for Mike. No way. I'll never get there alone. You will. Just keep the radio on. I'll tell you what to do. Dobrze. No i mamy pierwszą misję. Przechytrz Watahę. Okej. Działa to dosyć płynnie, znaczy nawet bardzo płynnie. Zobaczymy, czy nie będzie żadnych spadków. I tak, naciśnij spację obok skały, aby się na nią wspiąć. A może tu jeszcze na nas coś czeka? Ja lubię takie ukryte rzeczy znajdować, ale chyba nie. Spacja. Cholera, wilki. Czekaj, pozwól im przejść, dam ci znać. Dobra. Zostań przykucnięty, kiedy poruszasz się w krzakach, wydajesz mniej dźwięków. Ale ja tu nikogo nie widzę jeszcze. Oho, dobra, widzę. Możemy iść, już nie jesteśmy w krzakach. I ponownie jesteśmy. Teraz muszę iść tutaj. Wiesz co robić. Nie do końca, ale... Grałem trochę w The Long Darka, więc... Więc chyba wiem. Czy one tu idą, czy przeszły dalej? O cholera. I szybki ruch zrobiłem. Oho. Tu jest ich jama. Ale w krzakach nas już nie widać, okej. Dobra, idziemy dalej. Tam jest ptaszor, słychać kolejne wilki. Dranie blokują drogę. Cholera, to tak jest. Spróbuj go odstraszyć, dobra. Nie. Podnieś śnieg. Okej. I rzucamy w ptoka. Jakieś słabo rzucam, szczerze mówiąc. Może trzeba przytrzymać jakoś. A, właśnie, patrzcie. O! Teraz to zadziałało, czyli czym dłużej trzymamy, tym mocniej rzucam, okej. Dojdź do następnego krzewu. On się teraz zajął... O cholera. No dobra, będzie tam wąchał chyba sobie. My w tym czasie możemy przejść dalej. O! Znam ten dźwięk skądś. My hands are freezing. I've never been so cold in my life. Nie ma niczego, czym mógłbym odwrócić ich uwagę. Oho!
Nieważne, poszły sobie. No ja bym rzucił tą śnieżką i by sobie poszły. Oj, nie wracają? Chyba nie. Dobra, tą śnieżkę można... Ej, chciałem ją odłożyć, a nie wziąć kolejną. Dobra, wejdźmy na górę. Nie ruszaj się. O cholera. Już wiemy, czemu sobie poszły. On nas nie czuje? To jest trochę bardziej przerażające niż w The Long Darku. Patyk? Mogę wziąć? Nie. Dobra. Gdzie ten misio jest? O cholera, biegnij. Biegiem, 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 nie odwracać się za siebie. Lecimy. Hop. Gdzie teraz tu? Nic nie widać. Złap oddech. Ciśnij F, aby włączyć latarkę, dobra. Oho, już go nie słyszymy, bo się... Nie dam się czegoś napić. Okej. Okay. Jak tą śnieżkę muszę pozbyć jakoś? Okej, okay, na czerwono i co to mi w końcu? Nie, teraz jest maksymalnie naładowane, czyli najmocniej mogę rzucić, okej. Okay. Naciśnij I, aby tworzyć ekwipunek, okej. Okay. Niektóre przedmioty w twoim ekwipunku mogą być zapisane jako podręczne. No to już czytaliśmy. Dobra, o, mamy manierkę, proszę, i latarkę na czoło. A on, czemu ona nie jest ubrana jakby? Tu jest. Ważne, weźmy sobie to, a ja chciałbym jeszcze przypisać tą manierkę do... Pod... Nie wiem, czwórką niech będzie. Gdzie jest czwórka? Przytrzymaj, aby napić się z manierki. Dobra, ale ja chciałbym nabrać tutaj wody. O cholera, wylałem. Jeszcze raz. A nie, lewym napełniamy manierkę, okej. Okay. Okay. O, idzie tu. Idzie tu dziad. Chciałbym się napić, ale nie wiem za bardzo jak. Lewym po prostu tak jest. O cholera. Dobra, jeszcze pijemy do końca. Tam jest pasaczek po lewej stronie. Dobrze nawodniony. Dobra, i jeszcze napełnię, okej? Okay? So then what? We need to rest and eat. Right. Fire. I can make a fire. You taught me how. Great. Make it somewhere nearby. And check my backpack. The rest should be just lying around. Okej. Okay. Y wytwarzamy. Jakoś sobie poradzimy. A, tu jest wytwarzanie. Jest ognisko, proszę bardzo. Pyk. Już prawie wszystkim jeszcze za mało zasobów. Okej, czyli najpierw musimy znaleźć zasoby. Dopiero tutaj możemy kliknąć. Co tu jest potrzebne? 8 gałęzi, 3 rozpałki. 4 kawałki miękkiego drewna i 10 kamieni. Ja pierdzielę. Skomplikowane, powiem wam. Ale tu coś może będzie. Rozpałka jest. Prawym bierzemy, tak? Kiełbasa. Kiełbasą tu nie rozpalać. Piwór i kiełbasa jeszcze. Dobra, bierzemy wszystko. Kawałek miękkiego drewna i gałązki. Teraz jak kliknę Y, tworzenie, to jeszcze tylko 10 kamieni brakuje. No to musimy kamyczki znaleźć. O, tu są, proszę bardzo. Przytrzymaj, aby wziąć. 4 sztuki. Kurde, tyle trzeba sprzętu, żeby zwykłe ognisko rozpalić? Powiem wam, że sporo. No dobra, stwórzmy ognicho. Prawy przycisk myszy. I gdzie ja to mogę postawić? No tutaj może być, okej. Okay. Użyj ogniska E, aby rozpalić ogień i rozpocząć gotować. Okej. Okay. Dostęp do jedzenia. Gdy jesteś w zakładce jedzenia, możesz umieścić wybrane jedzenie nad ogniskiem, klikając na nie prawym przyciskiem myszy. Kiedy umieścisz jedzenie na ogniu, będziesz mógł zobaczyć, ile pozostało do czasu jego gotowania. No to wiadomo wszystko. Ten element pokazuje pozostały poziom paliwa ogniska. Możesz go podnieść, dodając drewno lub inne odpowiednie przedmioty z zakładki paliwo. Dobra. Ogień z ogniska produkuje węgiel. Możesz go zabrać do ekwipunku. Jeśli w ognisku znajduje się wystarczająca ilość paliwa, kliknięcie przycisku rozpal spowoduje rozpalenie ogniska. Okej. Okay. Dobra, czyli to musimy dodać sobie. Użyj. Nie, przeciągnąć musimy tutaj. Fuel has reached maximum. Okej, okay, czyli to jest full.
Rozpalamy sobie. A co znaczy ten wilk? Osłabienie ogniska wilk. Jeśli poziom paliwa przekroczy określony próg, wilki nie zaatakują cię do czasu prowokacji, a czyli jeżeli ten próg przekroczymy, to wilki nas nie zaatakują. Dobra. I co, teraz mięsko mogę sobie tutaj rzucić gdzieś? Tutaj chyba. Chyba zjadłem surową kiełbasę. Nie chciałem pić. Czekaj, schowaj to na chwilę. A, jest kiełbasa w środku, patrzcie. O, ja pierdolę. Nie, moja kiełbasa. O, o cholera. Chyba po nas. Zrestartowało się, tak? Dobra, musimy się gdzieś ukryć pomiędzy kamieniami. Tutaj. Gotowanie na zewnątrz przyciągnie dzikie zwierzęta, okej. Musimy tu zostać, niech on sobie zje kiełbaskę. Mamy podaną temperaturę, fajne. I co, już możemy wyjść? Możemy wyjść, dobra. On to tak średnio się ukrył, szczerze mówiąc. Ja myślałem, że mogę tam, gdzie on. Nie wyszło. Widzisz te ślady? O! Fajnie. Krawki mięsa. Niedźwiedzie nie jedzą ludzi, no... Ale mogą ich poturbować, jak zauważyłeś, przyjacielu. Dobra, co dalej? Sprawdź jedzenie. Użyj. Co tu zostało z krawki jedzenia? No to za dużo tego nie ma. Zjedz. Chuj, obrzydliwe. No dobra, to ogniska nie wyłączam w takim razie. I mamy iść spać, tak? Okay. Jeszcze pasek głodu nam się pojawił. Okay. I pasek wyspania nam się pojawił, czyli wszystko co znamy. Możemy tutaj sobie teraz położyć śpiwór. Y czy... Nie, chyba I powinienem kliknąć. I? Tak, jest kamień, tu mamy śpiworek, chociaż tak butelka wygląda. I mamy dwie manierki, nie wiem skąd. Okej, okay. Użyj prawym przyciskiem myszy. Gdzie mam położyć ten śpiwór? Tutaj. W ogóle można takie uniki śmieszne robić. Do tyłu też? Nie, tylko prawo i lewo. Dwa razy klikając A albo D. No to śpimy. Nie ma co się zastanawiać. Złap oddech, wykonane. Just a short trip. It's gonna be fine. Give me a break. I'll be back soon, okay? Come on, guys, wake up. Shit, we're late. There's the bus. Danny, run! Wake up! Run! Co się stało? Okej, okay. Gdzieś biegniemy? Gdzieś jakieś urywki, coś? Co tu się stało? Nie skacz tam. No. Oho, idzie. To było chyba w demo, jak przechodziliśmy, co? Kiedyś. Dawno temu. Dawno, dawno temu. Przechodzone było demo. Plecak został na górze. No ciekawie. No gdzieś jesteśmy na pewno. Dobra. Nowa misja. Fałszywy świat. Świt. Nie czuję palców. Joel, muszę do nich zadzwonić. Okej, mamy minus 6 stopni. Jest zimno. Chce nam się jeść. Zgubiliśmy rzeczy. I chce nam się trochę spać. A ten mózg to co to jest? Że... No nieważne. Dobra. Gdzieś muszę iść. Tutaj chyba nie. Wygląda jakbyśmy mieli iść tutaj. Straciliśmy plecak, ja bym tam wszedł jeszcze. Gorące źródła, muszę tam dotrzeć, okej, czyli tędy. Co to jest, jakaś brama?
Mała drewniana skrzynka. Papieros, fasola Marka. Marka? Dlaczego Marka? Marco Beans, okej. Okay. Tkanina i złom. Weź wszystko, da się jakoś? Te. Okej. Okay. Latarkę mamy pod wpływ. Wygląda łamliwie, prawdopodobnie można je zniszczyć za pomocą czegoś. Czego? Może jakąś broń można znaleźć tutaj? Cokolwiek. Wysoka trawa. Przytrzymaj, aby wziąć. Wysoka trawa, włókno. Można to pozbierać, tylko czy to mi coś da? Tu mamy krzaczek, jakiś patyk. Gałęzie, dobra. Tu już nic nie ma. Czy mogę stworzyć? Tak, żeby rozwalić to przejście. Budowa, gotowanie, wytwarzanie. Ręczne wytwarzanie. Sznur wysoki, z wysokiej trawy, rozpałka, włókna. I rozpałka znowu. Nie, nic tutaj nie ma. Okej, okay, no dobra, no to musimy iść dalej. Nie możemy tutaj tego wyłamać niestety. Żadnej broni nie znalazłem. Biegniemy do przodu, przed siebie. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Co się kłóca, prawda? Tak, bo kontrolem się nie da, nie? Co do... Spadochroniarz jakiś. Pamiętam to. No ładnie. No, nie żyje. Spostrzegawczy jesteś. O, coś tu biegnie. Ja pierdzielę. Wilk sobie tam biega. Tu też? O, cholera. Nie widzisz nas, nie widzisz nas, nie widzisz nas, nie widzisz nas. O, udało się go przechytrzyć. Oleje nas zaraz. Trzy. Dwa, jeden. Dobra, idziemy dalej. Tu jakieś grzyby na korze są. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Nie wiem, czy muszę być cicho, czy nie. Gdzie te gorące źródła są? Tam. A, tutaj sprint jest przełączany, bo ja tak trzymam i... Dziwnie się nie działa. Okej, tu się ogrzewamy. Minus 4 stopnie, minus 2, 0. Mam do tego podejść? Wejść w to, czy... Boję się w to wejść. Chyba się poparzymy, ale spróbujmy. Nie, jest git chyba. 0 stopni. Dobra, idę dalej. Okej, okay, tutaj rośnie temperatura. Od razu lepiej. O, dzień dobry. Biegnij! No, przynajmniej się ogrzałem. Teraz podczas biegu jeszcze bardziej się okrzyjemy. Gdzie jest nasz poziom wytrzymałości biegania? Tam, na dole. Okej, okay. I tutaj. Oh shit. Dobra, biegnij. Nie mogę biegać, bo mamy uszkodzoną nogę, okej. Okay. Co tu tak zielono? Podoba mi się to. Tata, tutaj. Trzeba zajść do środka, dobra. O kurwanska, co? Czym ty jesteś? I zniknęło. No coś na pewno. Dobra, wchodzimy do tej chaty. Ale i tak tylko minus 6 jest to. Nie ma tragedii, szczerze mówiąc. Dobra, wejdźmy do środka. Schronienie. Stanowisko stolarskie, mała drewniana skrzynia. Takie rzeczy nam się odblokowały. Nic nie widzę niestety. Tutaj palenisko. Rozpal. G. Nie da się. E też nie da. Safe też nie da. Zbadaj chatę. Tu jakaś deseczka. No, ciężko będzie zbadać chatę. A, miałem przecież latarkę. Dobra, tutaj co? Uszkodzona patelnia. Jak zebrać? Mogę. Pojemnik na mleko. O matko, da się tu wszystko podnieść. Ciknąca puszka. Czajnik. Miska. Dobra, podnoszę wszystko. Na razie nie wiem, co mi się przyda. Tu jakieś dziury są. Tam, że musieliśmy to naprawić. Okej. Okay. Znowu podsumowanie sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Cieknąca puszka. No, zgadza się. Włókno, lina i fasolka. Dobra, weźmy wszystko. Jakiś kapelusz, nie da się tego podnieść. Zabawka, lokomotywa. Dobra, czyli wszystkiego to się nie podnosi.
Wcześniej nie dało się tego przeszukać na pewno. Fajnie, że się teraz da. Bardzo fajne jest przeszukiwanie miejsc, podoba mi się. Stabilizator? Cholera. A tu co jest? Sznur do prania, o proszę. Możemy sobie pranie zrobić. Hop, nie da się. Dobra, weźmy i... Uszkodzona patelnia, coś miałem tutaj, stabilizator gdzieś, o tutaj. Użyj prawie przycisk myszy, dobra i teraz nasza nóżka się zregenerowała. Zimno ci, tak? Czyli rozpalić ognisko musimy pewnie. Czy wystarczy, że tu włożę kawałek miękkiego drewna? Okej, okay. Patyki jeszcze? Oj, patyki prawie nic nie dały. Trawę da się dorzucać? Da się. I trawy? O, trawę możemy dorzucać, okej. Okay. A da się wszystko naraz? Nie, po jednym idzie. Oj, to nic nie daje prawie. Dobra, no to rozpalmy teraz. Jup. Krzesiwem poszło. Joel, mam nadzieję, że znalazł Mike'a. Ciekaw jestem, co tu się dzieje, bo jest dziwna sytuacja. Dobra, musimy iść spać teraz. O! Trauma 100%, okej, okay, czyli jest to nasz poziom mózgu, trochę jak w Dunsterwie. Jeszcze w innej grze tego nie widziałem. Może w Green Hellu było? Coś takiego? Okej, okay, tu nie możemy sobie nic wybrać. Po prostu na 7 godzin idziemy spać. O, coś dziwnego się dzieje. Każde osłabienie podczas przeżycia liczy się do zwiększenia traumy. Jeśli trauma dojdzie do 100%, rozpocznie się stan szaleństwo. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Cool. Szaleństwo osłabia jedną półkulę mózgu w danym czasie. Lewa, odpowiedzialna za zaburzenia adaptacyjne. Prawa, wymagający wybór od nowego objawu. Wymagająca wyboru nowego objawu? Okej. Okay. Symptomy zmieniają dynamikę przetrwania poprzez zniekształcenie rzeczywistości. Wybierz negatywną cechę rozważnie, gdyż jej efekty utrzymują się na stałe. Z tym, że oczywiście dostępne są też mechanizmy radzenia sobie z nimi. Ja pierliczę. Psychoza, halucynacje. To już mamy, tak? Wydarzenia traumatyczne zaczynają wpływać na twoją poczytalność. Masz omamy, a jeśli nie zadbasz o siebie, będzie o wiele gorzej. Okej. Okay. A tu mogę wybrać. Po aktywacji trybu instynktu mogą wystąpić krótkotrwałe ograniczenia widoczności. Szybkie poruszenie głową może przyspieszyć powrót do normy. Zmęczenie percepcyjne. Okej. Okay. Czyli możemy jakby wyszukiwać rzeczy, tak? Cyk. I nam skanuje. Ciekawe. Nieagresywne zwierzęta, takie jak jelenie czy króliki, mogą pojawić się jako halucynacje, co czyni polowanie bardziej wymagającym. Rzuć kamień, śnieżkę lub podejść do zwierzęcia, aby odróżnić zwidy od rzeczywistości. No to też nie jest nic fajnego. Doświadcz dezorientacji, takiej jak halucynacje, które zniekształcają rzeczywistość. Rzeczy się zmieniają, to jest twoje postrzeganie. Rzuć kamieniem, śnieżką lub... Okay, czyli możemy na przykład jakieś zamknięte przejście widzieć. Kolejne. Agresywne zwierzęta, takie jak wilki czy dziki, mogą pojawić się jako halucynacje, co sprawia, że polowanie jest bardziej wymagające. To samo i strach przed grobami. Poczuj obecność zaświatów, które powodują wyczerpujący wzrost tętna. Unikaj nagrobków podczas aktywnych halucynacji sygnalizowanych przez niebieski płomień. Albo te nagrobki bym wybrał, albo to. Dobra, to wybierzmy. No, niech będzie. Jak już musi coś być, no to niech będzie. I teraz już mamy zero. Zerowy poziom mózgu, więc jest dobrze. Lepiej wrócę i też zabiorę swoje rzeczy. Mam nadzieję, że jestem już spokój. Dobra, minus 2,7 stopnia jest tutaj. Pić nam się chce bardzo. Nie wiem, co to za pasek się ładuje wokół picia. Coś, jakbyśmy mieli umrzeć zaraz. No, załaduje się do końca i co? Oj. A, wpływa to na nasz mózg. O cholera. Nic do picia nic nie mam. Weź to zjedz. Może ci co picia coś da? Nie, nie daje nic. Fuck. Dobra, muszę szybko wodę znaleźć. Tu jest woda? Nope. Czy jest tu gdzieś woda? Nam ten pasaczek będzie tak spadał. I... Czy da się śnieg włożyć do...
mamy takiego czajnika. Pojemnik na mleko. Nie, dobra, nie kombinuję. Na razie idziemy. Spragniony. No właśnie. Kuźwa, spragniony, ale ja tu wody nigdzie nie widzę. O, jest rzeczka. Można z tego pić? Przytrzymałem się umyć. E. Przytrzymałem się napić G. I. O cholera, to jest chyba woda niedobra za bardzo. Czy nie? Jakaś czacha tam się pojawiła. Pi, pi, pi. Dobra, już. Okej. Okay. Nie, chyba jest dobrze. Minus 27, dobra. Przemoknięcie? Chyba już nie. Ja mam połowę życia. Okej, nasze ślady i niedźwiadka. Może my tędy biegliśmy? Tu mamy jakiś punkt, 80 metrów. Mapy tu chyba nie ma. O, wrośniak różnobarwny. Weźmy to. Plus 10 expa. To jest nasz plecak. Opsa. Uważamy. Zabierz. Dobra. Jest manierka. Nie wiem, co to za dźwięk, ale jest przerażający. My walkie-talkie. Take my walkie-talkie. Tutaj gdzieś. O cholera. Skoczyłem. Tu można chyba linę przyczepić. Dźwięk pochodzi z dołu. Myślę, że skała może zakotwiczenie. Okej, okay, mamy liny. Ale dwie sztuki tylko, dobra. I... Nie, Y chciałem kliknąć. Tutaj sznur z wysokiej trawy. Dobra, czyli musimy troszkę sznurów zebrać. O, znaczy wysokiej trawy. Zrobić sznury. Tu. Myślę, że więcej tego trzeba zebrać. Z ilu robię jeden sznurek? Z pięciu. No to chyba wystarczy, zobaczcie, bo mamy pięć, a tam trzy chyba odłożyłem. Siedem, jeszcze dwa. Czyli jeszcze 10 trawy. Wszak żurawiny, o, proszę. To można sobie zjeść żurawinkę. Czy tu jest jeszcze jakaś trawa, czy już nie bardzo? Cholera, tu już nic nie widzę. Krzak z borówkami, o. Tu już nic nie ma, żadnej trawy. Tam na dole jest, ale nie wiem, czy ja tutaj wejdę później. Nie no, chyba wejdę. Są zwykłe krzaki, a tutaj znowu trawa wysoka. Oj, tam coś... O kurwanska. Co tu się stało właśnie? A, skrót nam się otworzył do bazy chyba. Tak. Nagle skały spadły w ogóle. Ciekawe. Czy mi już starczy na to? Raz, dwa. Dobra, starczy. Chyba teraz po tej łodzie mogę sobie... Ała. Tutaj wejść. No movement jest dziwny, bo nie mogę na przykład w miejscu odskoczyć. A nie, bo ja nie mam energii. Dobra. Mi się załaduje. Nie wiem, czy szybciej się ładuje, jak skłóca mnie. To wszystko gra. Idziemy tutaj i hops. Czy ja tam wejdę? Można się wspiąć, okej. Okay. Tutaj teraz, tu można się ukryć w razie czego. Okej. Okay. Teraz odpoczywamy, tak? Czy? Tak, chyba nam odpoczywamy w takim miejscu. Raz, dwa. Dobra, używamy. I schodzę w dół. Znowu coś głupiego. Boże, gdzie ja schodzę? Oho! Jest. Krótkofalówka, dobra. Baterie. Uda się wejść. Jaskinia. O! Ktoś tu chyba umarł. Stabilizator nogi weźmy sobie. Wspinamy się. Oraz wyżej. Z
Wskazówka, instynkt przetrwania. Q pomoże ci. O, fajne. E? Oj, coś tam moja latarka tak średnio działa. Dlaczego? No czemu to nie świeci? Ej, hop. O, tu nagle zadziałało. Dobra, na dół już nie schodzę. No, chyba nic nie będzie. Hop. I co tu mamy? Skrzyneczka, nowy poziom adaptacji. Proszę bardzo, ekspo, dostałem stabilizator nogi. Whisky. Mitty Pitty. Kamienny nóż do skurowania i drut metalowy. Okej, okay. Przenieś wszystko. I wyjdźmy na górę. Czy tym nożem do skurowania mogę zabijać? Może. W górę raz i dwa. Okej. Okay. Czyli tu mieliśmy wejście bokiem gdzieś. Dobra. Tu nie otworzymy tego. Stań. Chyba nie mam czym tego zebrać, co? Chyba nie. Okej, okay, wróćmy się do tego naszego miejsca. Naszej bazy. To jest skrót, prawda? Tak jest. Zmęczony. Strasznie szybko się męczymy, nie wiem dlaczego. Tak, biegniemy. Dwadzieścia metrów, dobra, jesteśmy. Gdzie dalej? Och, cholera. Och, ho, ho. O, znalazł nas. Spadaj. Jak mam uciec od takiego wilka? Co to jest? Kryształ soli, biegnij. Fuck off. Zamknięte, biegnij. Biegnij, 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 biegnij. Cholera. Właśnie tu, właśnie tu, właśnie tu, właśnie tu, właśnie tu, dobra. Ja pierdzielę. Pierdzielaj stąd. Możesz, kurwa. Dobra, co my tu mamy? Książki, zniszczona drewniana misa. Nic ciekawego, nic ciekawego. Ale dobrze, że udało się uciec teraz. Ja pierniczę. Uff. Drewniana skrzynka jakaś, co tu jest? Ej, no mogłem to otworzyć przed chwilą. Halo? Nie da się? No nie da się. Klikam E, żeby otworzyć i puste. Teraz stąd wyjść trzeba jakoś. Cyk, włókna. To co, stara butelka? Chyba takich rzeczy nie ma co zbierać. Okej, okay, pozwólcie, że się odsunę trochę od tego ekranu, bo za blisko wszystko mam. Mitty Pitty, znowu. Można wejść na górę i wyjść tymi drzwiami pewnie, ale zamknięte jest, okej. Okay. A tutaj? O cholera, zamknięty. Dobra, czyli tylko to jest taki schron, jakby trzeba wyjść tędy. Chyba, że kuklik, nie, może coś się pokaże nam tutaj. Tu są te puszki. O! A tego to nie widziałem. Zardzewiały klucz. Proszę bardzo, Bimber. Czyli opłaca się używać tego. Jedzonko, papierosy. Nie, przeszukiwanie jest naprawdę rewelacyjne. Wódka żytnia. Bandaże. Tu coś jeszcze leży. Sola marka. Jeszcze raz ku. Tu jest ta skrzynka, ale nie, nic nie da się otworzyć. I tu już... O, o, coś na stole leży, odręczna notatka, jak ja przeczytaj. Skol, moim chłopcom udało się zdobyć trochę dobrego towaru. Racje żywnościowe mogą iść do diabła. Schowali je w kilku skrzyniach na stacji... Co się dzieje? Naprawczej. Co się z nami dzieje, halo? No, bo miałem shift kliknięty, otwierając notatkę i się ciągle męczył. Racje żywnościowe mogą iść do diabła. Schowali je w kilku skrzyniach na stacji naprawczej Drezyn koło chaty Drwala. Wziąłem swoją działkę, oni też. Powinno ci zostać około 20 puszek, ale z powodu pokraszającej się sytuacji w porcie musisz się pospieszyć i zabrać się zanim ktoś inny zrobi to pierwszy. Mam nadzieję, że jeszcze żyjesz.
No weźmy tą notatkę, nie wiem czy się przyda, ale... Warto wziąć. Dobra, i teraz mogę te drzwi otworzyć chyba, tak? Bo mamy ten klucz. Sąsiedztwo, dobra. On może wciąż tu być, no może, może. Tu coś będzie? Kneczka, wytrych, tkanina, papieros, lina. Weź wszystko. Okej. Okay. Tu jakąś sól w ogóle znalazłem, widzieliście to? O, kryształ soli. Wezmę, może się przyda. Takiego siedzonka. Idziemy tutaj. Tu. Hu. A, i mam iść ze śladami, okej. Okay. I tutaj szedł. Co to? Grzybek jakiś. Ten. Rozgorzej. Powiem jak ktoś, dlaczego ja za nim idę? Wybierz walkie-talki. A, ja mam wybrać walkie-talki, a ja sobie śledzę niedźwiedzia. No, powiem wam, że nieźle. Upuść D. Czekajcie, czy ja mogę... Bimber? Nie, nie, chciałem te puszki wszystkie powywalać. O, takie rzeczy. Ale się odświeża cały ekwipunek wtedy, jak wywalam cokolwiek. Dziwny to jest. Dobra, ale już wywaliłem chyba wszystko, czego nie chciałem. I tu zostało... Czekajcie, walkie-talkie szukam. Tu jest. Weźmy sobie to na pasek pod dwójkę na przykład. Wybierz walkie-talkie, no już. Który to był przycisk? Lewy. Użyj walkie-talkie, aby zlokalizować źródło sygnału. Rozejrzyj się z aktywnym walkie-talkie. O! Tam. Tak, tam. Idziemy. Chce nam się spać. To może być problematyczne. Jesteśmy zmęczeni. Trochę pić, trochę jeść, ale to nic, ale spać mocno. I życia mamy dosyć mało. Tam jest najmocniejszy sygnał. O cholera. Wygląda łamliwie, prawdopodobnie zniszczyć możemy. O cholera. Siema? Nie, 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 nie. O cholera, tu się nie da tak łatwo kozicy górskiej ustosunkować. O cholera, dobra, może tutaj w górę jakoś? Może nam zaraz odpuści. Powinienem do tego schronu pewnie biec, ale ja chcę iść tam, gdzie mi wskazuje drogę walkie-talkie. Ten wilk utknął tam jakby. Spróbujmy przejść z tej strony jakoś. O nie, tu się nie uda. No tam mi każe iść w ogóle jakoś dziwnie, bo mamy chyba dwie misje. Na szlaku przyjaciół śledzić mamy coś, śledź tory. Albo na szlaku przyjaciół 2. Walkie-talkie, okej. Okay. I zbudować cross, no jeszcze nam każą, ale to już chyba najmniej istotne. Oj. Dobra, ten wilk to taki jakiś zdeczkał upośledzony. Tam jest sygnał. Czy ja przejdę tędy? Mam nadzieję, że tak. Hop. O, cholera. No, 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 no. Dzięki za oglądanie. Do następnego.